Wigilii czas, płonie światłem świec. Poprzez ciszę mgłę znalazłem rać dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szept mknie po gwiazdom Państwo, witam bardzo serdecznie na 24. już Złotej Niedzieli, no i w sumie sobocie, organizowanej przez Lions Club Krotoszyn. Witam Państwa bardzo serdecznie. 24. Złota Niedziela przypada w szczególnym roku, w szczególnej kadencji naszego klubu, w roku 25-lecia. W dniu 6 lutego 2016 roku obchodzić będziemy uroczyście to nasze święto. Lions Club Krotoszyn to 25 lat pomocy innym w myśl hasła widniejącego na naszym sztandarze We Serve, służymy. Realizujemy wiele projektów w tej kadencji, jak również w kadencjach wcześniejszych i myślę, że następnych. Naszymi takimi standardowymi projektami są przede wszystkim prowadzenie wypożyczalni bezpłatnej sprzętu rehabilitacyjnego, jedynej w powiecie. Jest to również nagroda prezydenta dla najzdolniejszej młodzieży z terenu powiatu krotoszyńskiego. I jest to również, drodzy Państwo, idea, projekt, na którego zbieramy również, na który zbieramy również podczas dzisiejszej i jutrzejszej imprezy, czyli podczas naszej przedświątecznej Złotej Niedzieli. Są to kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy oraz z rodzin zastępczych. To właśnie dzięki Państwu obecnym teraz i tym, którzy mam nadzieję do nas dołączą, możliwa będzie realizacja tego projektu. W przyszłym roku dzieci wyjadą już po raz trzeci na kolonie.
myślę, że dzięki środkom zorganizowanym, zebranym podczas dzisiejszego i jutrzejszego spotkania z Państwem uda nam się zwiększyć liczbę dzieciaków, którzy będą mogli w tych koloniach wziąć udział. Tutaj są. Bo kiedy miasto na święta się stroi, nie jeden z nas o przyszłość się boi. Nie jeden z nas marzenia uciecha, wierząc, że spełnię. Nowy. Taki ktoś jak ty, kto w korowodzie czarno.